Środa, 25 lipca, Judyta Szczerbińska, zapraszam na Telefakty. Święty Krzysztof zawsze w drodze. Zwracać przede wszystkim uwagę na pieszych i rowerzystów. Awaria na skrzyżowaniu. Prawdopodobnie tamtędy pojazd zahaczył o tymczasową instalację elektryczną. Aktorzy w bibliotece. Co za gapa ze mnie! Nie zauważyłem, że ta kaczuszka jest pluszowa! Dzisiejszy serwis rozpoczynamy od informacji z ostatniej chwili. Jak informuje rzecznik Okręgowej Prokuratury w Kielcach Daniel Prokopowicz, rejonowa prokuratura w Skarżysku Kamiennej postawiła zarzuty prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego. Prokuratura rejonowa w Skarżysku Kamiennej od dłuższego już czasu prowadzi śledztwo dotyczące postępowań przetargowych w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W toku tego postępowania zebrano obszerny materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji przetargowej, zeznań świadków oraz opinii biegłego z zakresu zamówień publicznych. Ten materiał dał podstawy do przedstawienia w dniu 20 lipca bieżącego roku Jarosławowi G., pełniącemu funkcję prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zarzutu związanego z przekroczeniem uprawnień w związku z bezpodstawnym unieważnieniem w 2016 roku dwóch postępowań przetargowych i odrzuceniem złożonych w nich prawidłowych ofert, złożeniem fałszywego oświadczenia co do okoliczności mającej znaczenie prawne, to jest przedmiocie braku istnienia okoliczności wykluczających go od rozstrzygnięcia w tej kwestii, a następnie podjęcie decyzji o wyborze ofert z wolnej ręki w obu wyżej wymienionych postępowaniach. Skutkowało to w efekcie wyborem oferty o ponad 1 800 000 zł droższej od bezpodstawnie wykluczonej oferty konkurencyjnego przedmiotu. Jarosław G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Do chwili realizacji serwisu nie udało nam się uzyskać więcej komentarzy w tej sprawie. Z naszych ustaleń wynika, że prezydent od poniedziałku przebywa na urlopie. Nie bez przyczyny Święto Bezpiecznego Kierowcy przypada na 25 lipca. Jest to bowiem dzień imienin Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Święty Krzysztof czuwa nad kierowcami, ale nie zwalnia z myślenia. Katarzyna Kurek. 25 lipca, niezmiennie od 2006 roku, w dniu Świętego Krzysztofa obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Rozważny, rozsądny i przewidywalny. Jaki jeszcze powinien być bezpieczny kierowca? Bezpieczny kierowca uważa na pieszych, stosuje się do przepisów, no i zatrzymuje się na czerwonym świetle, uważa na wszystkich. Przewidywać wszelkie ruchy przeciwnika, że tak powiem, na jezdni. Powinien uważać na drogę, na to, czy nikt mu nie wychodzi, ograniczać swoją prędkość, nie jechać 100 na godzinę w terenie zabudowanym, no i być ostrożnym, to jest najważniejsze. Jeździć kulturalnie, nie wyprzedzać, nie wjeżdżać innym w drogę. Zwracać przede wszystkim uwagę na pieszych i rowerzystów, na znaki. I wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze, no, przestrzegać przepisów. I przede wszystkim nie wsiadać po alkoholu albo po jakichś dopalaczach. Obserwować otoczenie wokół siebie, mieć na uwadze, że są i piesi, i samochody, i rowery. Uczestnicy ruchu drogowego często nie mogą dogadać się na drodze, co skutkuje wieloma kolizjami i wypadkami drogowymi. Sprawdziliśmy, które zachowania najbardziej przeszkadzają zarówno pieszym, jak i kierowcom. Albo jak jeżdżą za szybko i też strach tak przechodzić. Przechodzenie w miejscach niedozwolonych to jest najgorsze, co może być. Nie zatrzymują się wcześniej na pasach, tylko na ostatnią chwilę. No. Jest tak jakby ciągła obawa o to, że człowiek da ten krok i za chwilę może leżeć w szpitalu, no albo Bóg wie gdzie jeszcze. Złośliwość, bo zatrzyma się przed przejściem, a później nagle wchodzi. I to jest takie stresujące dla kierowcy. Na przejściu dla pieszych, kiedy się przechodzi i kierowcy ewidentnie przyspieszają, żeby pogonić pieszych, a nie zawsze, różni są ludzie, nie każdy zdąży przejść. No po to są te przejścia, żeby można było sobie na spokojnie przejść, a kierowcy też się denerwują i czasami coś rzucą, jakieś teksty. I na rowerach przejeżdżają, na przejściu rowerem przejeżdżają. Wielu z nas często nie zauważa własnych błędów popełnianych podczas jazdy. Należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie, a także innych uczestników ruchu drogowego, gdyż Święty Krzysztof nie zawsze nas uchroni. W
Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do awarii na skrzyżowaniu ulic Radwana z Aleją Jana Pawła II i ulicą Bałtowską. Co było przyczyną tak nietypowego zdarzenia, sprawdzał Artur Sitarski. 24 lipca około godziny 15 na skrzyżowaniu ulic Radwana, Jana Pawła i ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego tymczasowa instalacja elektryczna służąca do zasilania sygnalizacji świetlnej została uszkodzona. W dniu wczorajszym około godziny 15 inspektor dyżurny otrzymał informację taką, że w rejonie skrzyżowania ulicy Bałtowskiej, Radwana, Jana Pawła doszło do zdarzenia drogowego. Przejeżdżający prawdopodobnie tamtędy pojazd zahaczył o tymczasową instalację elektryczną służącą do zasilania sygnalizacji świetnej znajdującej się właśnie w obrębie tegoż skrzyżowania. Zwisające tuż nad ziemią przewody elektryczne oraz wyłączona sygnalizacja świetna stwarzały zagrożenie dla poruszających się w tamtym regionie pojazdów i pieszych. Na miejscu pojawiła się Straż Miejska oraz ekipa Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, która odcięła zasilanie i przystąpiła do usuwania awarii. W związku z tym uszkodzeniem została cała sygnalizacja świetna. Konserwator nie dał rady tego dobudować wczoraj, ponieważ maszty trzeba nowe wstawić. Rozłączona sygnalizacja jest. Od dzisiaj od rana pracuje tam konserwator. Być może w godzinach popołudniowych uda się przywrócić działanie sygnalizacji świetlnej. Straż Miejska w Ostrowcu poszukuje sprawcy, który doprowadził do uszkodzenia tymczasowej instalacji elektrycznej. Najprawdopodobniej kierowca poruszał się pojazdem o dużych gabarytach. W tej chwili jak gdyby operator monitoringu naszego na poprzednim skrzyżowaniu sprawdza, czy tamtędy nie przejeżdżał właśnie pojazd taki o gabarytach, które mogłyby spowodować to uszkodzenie. Postaramy się ustalić tutaj sprawcę tego zdarzenia drogowego i ewentualnie pociągać go potem do odpowiedzialności. I prawdopodobnie dźwig, bo mamy takie podejrzenie, że przejeżdżał tamtędy dźwig, miał chyba podniesione te ramię trochę za wysoko, zahaczył to. Prawdopodobnie też operator tego sprzętu nawet nie zdawał sprawy, że cokolwiek zahaczył i po prostu to te urządzenia elektryczne i podtrzymujące je słupy zostały jak gdyby zerwane. Awaria była poważna. W godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego utrudniała ona ruch w tej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Na ulicach prowadzących do skrzyżowania tworzyły się korki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 25 lipca ostrzeżenie dla województwa świętokrzyskiego. W 6 powiatach, w tym w powiecie ostrowieckim, prognozuje się występowanie burz. Burze zwykle szaleją latem, często bywają niebezpieczne, szczególnie gdy towarzyszą im wyładowania atmosferyczne. Co roku w wyniku uderzenia pioruna ginie kilkadziesiąt osób. Tylko właściwe zachowanie się podczas burzy może zminimalizować ryzyko rażenia. Jeżeli już jest gwałtowna burza, to przestrzegamy mieszkańców, żeby najlepiej nie wychodzili na zewnątrz, tylko zostali w swoich budynkach mieszkalnych, pozabezpieczali wszystkie przedmioty, które są na balkonach, ewentualnie je usunąć, jeżeli są niezabezpieczone, ponieważ takie przedmioty, jeżeli będzie silny wiatr, to mogą być niebezpieczeństwem dla osób postronnych i nas samych. Jeśli budynek ma instalację odgromową, możemy się czuć bezpieczni. Należy jednak pozamykać wszystkie okna, aby nie dostał się przez nie piorun kulisty. Nie podchodzimy do okien i wyłączamy urządzenia elektryczne. Jeśli burza zaskoczy nas na otwartej przestrzeni, nie chowamy się pod drzewami. Jeżeli już jesteśmy w polu i zaskoczy nas burza, no to najlepiej przykucnąć, jeżeli jesteśmy na otwartym. No wiadomo, najlepiej by było, żeby się schronić w jakimś budynku. I przestrzegamy tu jeszcze, żeby jeżeli są silne wiatry, żeby nie chować się pod wiatami jakimiś słabo konstrukcyjnymi, czy też jakimiś garażami lub przystankami, gdyż silny wiatr też może spowodować, że ta wiata może być dla nas niebezpieczeństwem. Świetną ochroną przed piorunami jest samochód. Metalowa obudowa tworzy tak zwaną klatkę Faradaya i w razie uderzenia prąd spływa po karoserii. Trzeba pamiętać, aby podczas burzy nie wysiadać z auta, nie parkować pod drzewami, liniami energetycznymi czy tablicami reklamowymi. Najlepiej jest zjechać na pobocze, ewentualnie ograniczyć prędkość jazdy. Tak jedziemy z dużą prędkością z obiektu zalesionego i wjeżdżamy z obiektu zalesionego czy zabudowanego w przestrzeń
otwartą, to silny podmuch wiatru może nas bardzo zaskoczyć, no i wtedy możemy stracić panowanie nad autem. O burzy możemy zostać poinformowani wcześniej. Już są aplikacje na telefony i nawigacje, które o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych ostrzegają kierowców z wyprzedzeniem. Dzisiejsze systemy informacji drogowej zawierają także informacje pogodowe. Są one w formach alertów pogodowych, które mają ostrzegać nas o wszystkich wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo bądź przepływ ruchu drogowego. Systemy bazują na informacjach z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zazwyczaj informują o kilku bazowych ostrzeżeniach: o ulewnym deszczu, burzy, mgłach, bocznym silnym wietrze, a w zimie także o śnieżycy i śliskich drogach. W praktyce działa to bardzo prosto. W momencie, kiedy otrzymujemy taką informację ze stosownego instytutu, umieszczamy ją w nawigacji. Na ogół dla kierowcy pojawia się ona w postaci ikonki w nawigacji, pokazującej, obrazującej dane zdarzenie jednostek, które wymieniłem przed chwilą, a także dany odcinek drogi zmienia po prostu kolor w nawigacji i wtedy jest to dla kierowcy widoczne takie ostrzeżenie, że coś się dzieje akurat w tym rejonie. Konsekwencją burz mogą być przerwy w dostawie energii elektrycznej. Czy możemy w jakikolwiek sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami takich zaników zasilania wyładowań atmosferycznych? Jak najbardziej tak. Stosując urządzenia zabezpieczające typu listwy przeciwprzepięciowe, które są taką najprostszą formą zabezpieczenia, lub stosując zasilacze awaryjne UPS, które poza ochroną przeciwprzepięciową gwarantują też nam zasilanie, ciągłość zasilania w oparciu o energię czerpaną z baterii. Takie urządzenia są stosowane zarówno przez użytkowników, przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorstwa na dużą skalę. Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak bardzo niebezpieczne. Niebywałym refleksem i doskonałą analizą sytuacji wykazali się dwaj funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Ćmielowie, sierżant sztabowy Adrian Sidor oraz posterunkowy Dominik Dziama. We wtorek 24 lipca około godziny 11.40 do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ćmielowie, którzy patrolowali rejon ulicy Żeromskiego w Ostrowcu, z dużym impetem podjechał samochód osobowy. Okazało się, że w aucie znajduje się miesięczne niemowlę, które ma problemy z oddychaniem i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Z uwagi na zagrożenie życia funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu pojazdu do najbliższego szpitala. Po kilku minutach dziecko bezpiecznie zostało przekazane w ręce lekarzy. 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17 w całym powiecie ostrowieckim zostaną uruchomione syreny alarmowe. W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowych celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy syrena. Miejska Biblioteka Publiczna to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę. To także miejsce, które potrafi zaaranżować prawdziwy teatr. Zapraszając prawdziwych aktorów, doskonale uczy i bawi. Co za gapa ze mnie? Nie zauważyłem, że ta kaczuszka jest pluszowa! Bajki przenoszą do świata fantastycznego, pobudzają wyobraźnię. Któż z nas nie wcielał się w baśniową postać, która z dziewczynek nie chciała być królewną, który chłopak nie marzył o byciu księciem czy rycerzem? Kolorowe obrazki podpatrywane w książkach od najmłodszych lat kształtują obraz świata. Świat się zmienia, a bajki pozostają, chociaż księcia zastępuje kocur, a księżniczkę smerfetka. Kot w butach. Kot w butach. Kot Filemon. Kot w butach. Smerfy. Benten. Gumball. Kłada droga Stanisławo, że na wodnej budowlance to ja się tak nie do końca znam. Teatr, podobnie jak baśń, wpływa na rozwój, na wyobraźnię. Uczy koncentracji. Doskonale przynosi publiczność w zaczarowany świat. Bohaterami mogą być ludzie i zwierzęta. Tak też było w przypadku doktora Dzięcioła, wystawionego przez teatr Duet z Krakowa. Bardzo niegrzeczna ta Biedronka, Wysegonka, bardzo niegrzeczna. Przedstawienie było bardzo pouczające i przede wszystkim śmieszne. Mi się bardzo podobało. Tak?
było bardzo fajne i śmieszne. Nawet bardzo śmieszne. Teatr Duet nie po raz pierwszy zaprezentował się przed najmłodszą publicznością w Ostrowcu Świętokrzyskim i jak zawsze poprzez swoją interaktywność przyciągnął jej uwagę. Jak masz na imię? Witam serdecznie, doktorze Piotrze, doktor Dzięcioł jestem, miło mi doktora poznać, gdzie ta Stanisława? O, jest i nasza Stanisława. Witam, witam. Piotr, Stanisława, Stanisława, Piotr. Tak sobie jeździmy po całej Polsce z bajeczkami dla dużych i małych. Chciałam naprawdę jeszcze raz podkreślić, że w Ostrowcu, a gram tutaj już któryś raz z kolei, zawsze w wakacje, zawsze w plenerze i zawsze jest fantastycznie. Fantastyczna atmosfera i bajki z morałem, które oprócz zabawy z pewnością edukują, integrują i nie dzielą pokoleń. Przecież bajki są dla każdego. W każdym z nas tkwi dziecko, jak to się mówi. Jest mi bardzo przykro, ale Kazika to ja nie widziałam. Ho, 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 ho. Albo jeszcze... Bajkowa scenografia ustawiona w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej to wakacyjny plener. A w tym plenerze jeszcze dwukrotnie pojawią się artyści w ramach cyklu Wakacje z biblioteką. W sierpniu wystąpi Maska z Krakowa i Blaszany Bębenek z Trzebini. Środowe wydanie Telefaktów kończymy informacją otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 6 do 17 sierpnia będzie prowadzony nabór wniosków o doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy. W ramach naboru na refundowane stanowiska pracy mogą być kierowane tylko osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia. Wsparcie dla uczestników projektu będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w dokumencie Gwarancja dla Młodzieży. Osoby bezrobotne do 25 roku życia na dzień wydania skierowania do pracy w ramach refundowanego stanowiska nie mogą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Ostrowcu dłużej niż 4 miesiące. W przypadku osób powyżej 25 roku życia nie ma takiego wymogu. Ponadto na 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu osoba bezrobotna nie może uczestniczyć w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych. W momencie powstania wakatu na refundowanym stanowisku pracy stworzonym w ramach programu Gwarancja dla Młodzieży, stanowisko to należy uzupełnić zatrudniając osobę bezrobotną do 30 roku życia. W momencie powstania wakatu na refundowanym stanowisku pracy stworzonym w ramach projektu Gwarancja dla Młodzieży, stanowisko to należy uzupełnić osobą bezrobotną do 30 roku życia. I w dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro na 17:30. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Signal Meble. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Temperatura w nocy 17 stopni Celsjusza, wiatr 8 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali. Jutro temperatura 28 stopni Celsjusza, wiatr 17 km na godzinę, ciśnienie 1013 hektopaskali. Biometr niekorzystny, możliwe burze. Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Signal Meble.